Dzień doberek. Witam na moim kanale Odyniec Senior z tej strony. Pogoda sami widzicie jaka jest, ale nie wieje. Jestem dalej na parkingu. Tam jest zatoka. Idę pochodzić. Może tam trochę wieje na pewno, bo wyszłam na ulicę, to już głowę urywało lekko. Także widzimy się na plaży i w wodzie. Jestem pod molą, ale nie w jastarni, tylko przed jastarnią. Kamieniec, czy jak to się nazywa? Kuźnica. No, na razie dopiero co weszłem. No to lecimy dalej. Wyszłem spod mola, bo tam takie fale są, że nie wiem co. A tutaj coś znalazłem, jakąś tabliczkę znamionową. Nic mi to nie... Win. Lecimy dalej. Jest jakaś moneta, ale ciężko powiedzieć co to jest. Dużo piasku te fale naniosły i tak chodzę. Wracam już, bo wieje mocno, nie ma sensu chodzić. Ale zanim dojdę, to idę morzem, zatoką. Lecimy dalej. Chyba jeden grosz. Jeden grosz. Chodzę z góry. Zaraz koło tamtej monetki, co to jest? 20 groszy, ale takie kurde. Dziwne. Tu nie ma dwóch monetek. Trzeba długo chodzić. Lecimy dalej. No i przy samym wyjściu. Co to jest? 5 groszy. Nie, 20 groszy. No kurde. Mało tych jedynek jest. A tu już koniec. Lecimy dalej. No, znowu przy brzegu jestem i mam znowu monetkę, ale biała. Haha. Co to jest? 20 groszy. Dobrze jest. Jadę odebrać. Czy mam odebrać? A, snajperkę lub saperkę, jak tak zwał, tak zwał. I mam nadzieję, że bluzę mi przysłali. Właśnie odebrałem paczuszkę ze saperką. No to otwieramy. Zobaczymy co tutaj jest. Siurów dużo. Niepotrzebny. Jest bluzika i no. Też mi to niezgrabnie idzie. Oryginalnie zapakowana. Ładyńce. Och, te bąbelki to mnie grają. Jaka mała ósemeczka. Tak, ósemka. Teraz kurde, jeszcze tylko muszę załatwić u nich te bezprzewodowe, znaczy się przewodowe, wodoodporne słuchawki, bo mi ta siada. No, za chwilę je zmontuję, ale najpierw jestem blisko Biedry, idę zakupy robić. Bułeczki żytnie, mleczko, czekolada 80%. I jeszcze coś trzeba kupić.
czas na zmianę cewki. Najpierw muszę starą odkręcić. Spoko. Gorzej będzie tam na dole. Czuję. Paski się przydadzą, ale ta cewka ma mało kabla. Będę musiał skrócić sztycę. I teraz to muszę odkręcić. To nigdy nie było odkręcane. Ojejku. Zobaczymy, czy obcęgami się da. Chyba się da. Ale mocno siedzi. Nigdy nie była odkręcana to. Jak rozkręcę, to włączę się, bo to za długo będzie trwało. Wreszcie się odkręciło. Już myślałem, że nie odkręcę tego. Plastikowy gwint. I... No teraz to wyciągnąć trzeba. A. No. I teraz założymy tą malutką. Jak ona będzie pasowała tu? Nie za tu. Akurat. Dobra, za chwilę się włączę. Założona. Trzeba będzie przetestować ją na plaży. No, tą muszę ładnie złożyć i zabezpieczyć, żeby się jej nic nie stało. Teraz na kawusie zanim pójdę na plażę, bo kawa musi być. Powstał na bazie rozwiązań wypróbowanych przez jego małego brata ANA-124. Patrząc na ANA-225, łatwo dostrzec podobieństwa łączące go ze 125. Sprawdzimy cewkę, jak się spróbuje, ale najlepiej to będzie pod... Dzisiaj już nie, ale jutro pojadę do... No... No gdzie jesteś? Pod molo. Ach. No. Jak się zaparzy, to się włączę. No i kawuśka się zaparzyła, więc wyłączamy i lejemy. Oczywiście w prawą. No i wiadomo na koniec co. Ach, dobra kawusia. Smacznego. Czas coś zrobić na obiadek, a dzisiaj będą żeberka. Oczywiście z warzywami. Nie inaczej. No to jedziemy z tym koksem.
pogoda się poprawia, może nie będzie tych mrozów, co zapowiadają, i opadów śniegu z deszczem. Zobaczymy. Snajperka. Bardzo dobrze się sprawuje. Już teraz, jak się trafi sygnał, to jest w obrębie tej cewki lub tam 2 cm obok. I to o to chodzi. A tamta 15 to miała rozrzut niezły. Także może jutro idę właśnie pod molo w jastarni i tam będę jechał od początku, bo tam jeszcze sygnałów tyle jest, może mnie nie ubiegnie. No, więcej wam nie pokażę, bo to za dużo by było. Żeberka już są. Ekstra zarobione. Kupujemy gniazdki. Przewórko. Przyprawię i będzie ok. Doprawione. Woda wlana, nakrywamy i zmniejszymy ogień. Już pięknie się dusi, ale zapaszek niesamowity. A, jeszcze troszeczkę. Gotowe! I bierzemy żebereczko jedno. To chyba będzie na jutro, bo jednak smacznego. Jestem z powrotem w Gryfiata i szef kuchni, a poleca co? Co to jest? Tatar ze śledzia. O, jadłem. Tatar dobry ze śledzia. A to? To wiesz co, klient może dostać mniej, a to śledź z miodem. Trzymaj. A to już jadłem, a nie, to tatar z miodem jest. Tatar z miodem jadłeś, a to wiemy, śledzia jeszcze nie jadłeś. Tu czuć ten miód. Miód, korzenie, no to jest taki korzenny śledź. Kurde, miodowej. A tutaj robię śledzika różowego, taki w czerwonej cebuli. Był marynowany kiszoną kapustą, żeby był bardziej naturalny. O, czekaj, no i tu teraz. To musisz sobie tak samo złapać. Normalnie jestem degustator. Jestem genialna. Jesteś na wideo. Jeszcze nie. Jesteś genialny. Rodzinka w pracy. Wszyscy robią. Tak nie, wygląda. Nie upieprzają się. Tak wygląda dzień w Gryfonie. Tak. To co się zrobiło, trzeba zapakować i wysłać. Zawijamy w te pakiety. Jak te... Jak świstaki. Jak świstaki. No. Jeszcze jednego pracownika brakuje, ale on chyba w szkole, tak? A może być chwila reklamy? Może. Bo to jest prawdziwa manufaktura. Mi się zawsze to źle kojarzyło. A tak wygląda naprawdę. I tak ma być. Zaopatrzyłem się w wodę w Gryfie. Trochę popróbowałem. I trzeba coś zrobić dobrego. Paskudna, tak kropi trochę, ale idę poszukać, bo na starość mam ADHD, nie umiem posiedzieć w miejscu, to tu, to tam, coś muszę robić. Widzimy się na plaży. Jestem już pod polo, mam nadzieję, że mnie słychać. Zaczynamy do pierwszego dołka. Pan pierwszy sygnał wykopali. Zobaczmy, co tam jest. O,
jest. Chyba złotówka. Ach, zimno jest. A, złotówka. A jeszcze jedna. Co to jest? Chyba 20 groszy. Dobrze jest. Lecimy dalej. Takie coś. Przyda się. A tutaj jeszcze jest coś? Nie mam nic. Jakiś paproszak. Lecimy dalej. O, coś tam jest. Ojej. Kapsel i piątka. O kurde. Kapslok tu. Dobry jest. Lecimy dalej. Wyszłem spod mola, bo tam jest przeciągi takie, że chodzę sobie tutaj. Tu chyba mam dwójkę, jak się nie mylę. A ciemno tam jest i kurde, te przeciągi to. No coś tam jest. Jest, ale nie dwójka. 50 groszy. Kończę zaraz. Dużo nie filmowałem, bo ręce z zimna nie dały rady załączyć. Tu jest ładny sygnał, ale to będzie pewno ta nakrętka. Już kilka mam takich. Przedtem też ich wyciągałem stąd. Teraz pewno też będzie. Chyba ją. No jasne. O. To samo. O, deszcz spada. Lecimy dalej. Albo koniec już. Pół godziny wytrzymałem tylko pod tym molem. I zobaczcie ile tych. I tu mam 6,60. Coś takiego. I nierdzewka. O. Jeszcze potem się przyjdzie, bo to za krótki film by był. Zobaczcie, kto tutaj przyjechał. A to ja. Jarząbek. To ja, Jarząbek. Hylozaurus. No. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Półwyspie Helskim. Nie powiem gdzie. Bo miejscówka jest fajna i idziemy szukać monet. Wszyscy wiedzą o tej miejscówce. Wiedzą. Wiedzą. Jastarnia niestety. Trzeba pod molem łazić. A w ostatnim odcinku, co jeszcze razem szukaliśmy i było to w Kopowie, no, to ja znalazłem tam ponad 130 zł i powiedziałem, co za to kupię. I co kupiłeś? Zadałem takie pytanie, ale w filmie nie powiedziałem. Ponton. Ponton. Duży, trzyosobowy. On był napompowany, jak go kupowałem, bo jest używany oczywiście. Aha. Dwa wiosełka do niego są. I jak... Znaczy się napęd ręczny. Napęd ręczny, tak. Siła mięśni. Spróbujemy iść dzisiaj. Bez gwarancji. Bez gwarancji. Tutaj był taki łatany, ale bardziej tak profilaktycznie, bo mówię, że się tam przetarł gdzieś w garażu. Okej. Okay. Ale chyba pływa. Jeszcze chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o te sławki, które mi tutaj przeciekały. Jutro wysyłam te moje na sklep i przysyłają mi nowe. Także nic nie będę kombinował. Wysyłam i firma mi przyśle nowe. A te na gwarancji są, jeszcze to zrobią. Ponton już mamy gotowy, także zaczynamy. A silnik to przy okazji żeśmy zwędzili. No. Yamaha. Złotóweczka pierwsza. Co to jest? Jakiś robak. Lecimy dalej. Właśnie przed chwilą 10 groszy znalazłem, ale mi kamera nie nagrała tego. Lecimy dalej. Jest 10 groszy i jest dwójeczka. Ale one ładne są jakieś. Lecimy dalej.
Oj, te rękawice tu mi przeszkadzają. Co tu mamy? Mamy coś tu? O, jest tu coś. O! Jest złotówka. Jest coś jeszcze? Nie ma. Lecimy dalej. Jest 2 złote. Jest coś tu jeszcze? Lecimy dalej. O! Jest 5. Jest coś jeszcze? Kurde! Ty! 3 w 1, ty! Ja pierniczę! Ale grosiki! Jak się kręcę! Lecimy dalej! Jest monetka! Co to jest? 5 groszy! Ale jeszcze zobaczymy, co tutaj jest! Jest! Jeszcze 1 grosik. W tym samym miejscu, co tam poprzednio. Bo mu się posypało. Jest 2 monetki. Lecimy dalej. Powinno być 2 złote. Albo tu. A, to będzie, to będzie. Co to jest? Skorupa. Nic nie widać. O, jest monetka. 5. Kurde. Te molota jest nieprzechodzone. Lecimy dalej. O, co tutaj mamy? Coś tu? O Jezu! 1, 2 ziko. O ku, 4 ziko. Jeszcze 1 jest. Ja pierniczę! 3 w 1. Jest coś tu jeszcze? Ja pierdzielę! To się... To nie może być prawda. Musiałem się wrócić do auta, bo mi bateria siadła, a zapomniałem wziąć zapasowej. No i idę z powrotem już. Bateria jest, ale zobaczymy, czy jak naładowana jest. Jest 2 ziko. Nie nagrywam wszystkich monet, bo bateria tu też widzę słaba. 70% niecałe ma. Nie wiem, co to jest, ale chyba jakiś ten do palenia. Lecimy dalej. Tu powinienem mieć 2 ziko. Jak się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Już trochę zmarzłem. Zaziko musi być. 19 to zaziko. O, chyba nie wykopałem. Nie wykopałem. Jest. Jest, ale już. Poleżało. Lecimy dalej. Przyjechał największy łowczy z zatoki. Dzisiaj mamy w planie znaleźć po złotku, tak? Tak, od czekolady. I tego bursuczka. Tak. No, jesteśmy już prawie gotowi. No już jesteśmy przy wodzie.
gotowi? No to zaczynamy ryć. Zatoka jest bardzo, bardzo spokojna w porównaniu z tym, co ja ostatnio byłem. No, zobaczymy, czy tu dwójka jest. Ha! Nie, co to? Złotówka. Zybel. Jeden ziko. No to i tak przegrywam, bo nie mam jeszcze nic. Jeden ziko, ale ciężko rozpoznać. Ale na dwójkę biło. Lecimy dalej. Powinno być 2 złotych. Zobaczymy. Ach. Oj, coś. To samo co przedtem. Syf. Lecimy dalej. 5 groszy. 5 groszy mam. Drugą monetkę. Jaki urobek? Piątka. 5 złotych? No. A z orzełkiem? Nie, zgadza. To moje. Jest, no. Z orzełkiem. Taka ładna. Jeden grosik. Jest coś tu jeszcze? Nie ma. Lecimy dalej. Jest 2 ziko, panie. Oj, będzie ciężko je wyczyścić. Pięć groszy, ale zjedzone trochę. Lecimy dalej. I co powiesz? Miałem powiedzieć, że miejsce jest optycznie bardzo piękne. Tutaj z pannicą można by było, prawda, na materacu, na kocyku poleżeć, bo ciepełko, słoneczko. Ale co z tego, jak w świcie ciągle kamienie albo zrywki? I jeszcze do tego bateria ci siadła. Bateria mi w GoPro siadła i jakieś akurat słoneczko ładnie, to ja nie mogę nagrywać. Lecimy dalej. I to jak daleko lecimy dalej? Po ciężkim dniu trzeba grilla zrobić. I właśnie będę przygotowywał. A do grilla mam takie coś, w końcu to trzeba zjeść. Karkówka. No. To widzimy się później. Grill rozpalony, za chwilę rzucamy tę karkówkę. No. Może coś wyjdzie z tego. Muszę to ustawić sobie tutaj ten nasz. Płyniemy na Borholm, tylko musimy najpierw napompować go. Czy się uda, to się zaraz okaże. Jest na dwóch wioślarzy, także spoko. Będzie napompowane. Moment. Nie, dosyć szybko. Pompka specjalna, także spoko. No. No i mamy już jedzonko. Teraz przykryjemy. Co, nie da się więcej? Generalnie problem polega na tym, że nie mam takich kontroli. Właśnie przewróciłem. Na drugą stronę potem. Jeszcze raz, będzie ok. Chyba zaoręć działa z tym pontonem. Chcę przepłynąć na Borholm. Ale przecież teraz nie jest PRL, nikt nie ucieka na Borholm. Gdzie on wlazł? On jest komandosem. Formoza, bo będzie zaraz płynął na... Zrobię salto w przód, prosto do lodówki. Ja to sfilmuję. Albo do pontona. Na klatę. No. Dobra, patrz, to fajne zdjęcie. Gdzieś... Może zrobić takie zdjęcie, ty. O! To już jest prawie gotowe. Wystartował dron i będzie nas podglądał. Tam jest księżyc, leć na księżyc.
ale fajnie się upiekły. Zgrillowały się ekstra. To smacznego nam życzycie. Po obfitym obiadku trzeba popływać i właśnie będziemy płynąć na bezludną wyspę. Hilazaur poszedł, nie wiem po co poszedł, ale... Aha, już wiem po co poszedł. No, po GoPro, bo chcę też nagrać. Po woda? To na Lampedusę płyniemy. Do Europy musimy się dostać. Moje pytki. No. I to by było na tyle, ja muszę wyjść, nie? Już? Już mi nogi normalnie padną. Dobra. Powiosuj trochę. Dobra, trochę popływam. Ten pan pytał się mnie, którędy na Borholm. Ale to nie tędy. Daleko, daleko. Odpycha się, a nie. Tyłkiem o mieliznę łapie, o piach. No i mam problem z hylozaurem. Ja go w ogóle nie widzę nigdzie tu na wodzie. Dron przyleciał, a jego nie ma. No kurde, co on leci? Tam panie z aparatem były. Poprosiłem, czy aparatem nie ściągną go przy przybliżenia czy coś. Nie widać go było. O co chodzi? W co on leci? Cholera. Znalazł się, no kurde. Teraz zapieprza na boso. Borholm żeś minął? Ja się patrzałem cały czas w drona i ja myślałem, że ja w miejscu stoję, a ja bym pod jastarnią. A gdzie dron? Ja bym pod jastarnią gdzieś tam. Zachód słońca, właśnie tam się już go nie ma. No hylozaur tam łazi jeszcze, szuka słońca. Zamiast gwiazdy północnej, czy czego, żeby wrócić, to on na jastarnię popłynął. Czas na podsumowanie tego odcinka. O, coś się kamera rusza. To ja się nie ruszam. Udany odcinek, znaczy się w sensie, że kasiorka się znajduje. I cały czas ten molo robimy, ale też jeździmy w różne to chałupy, to w różne miejsca jeździmy. Żeby nie tylko w jednym miejscu było. I pokażę wam co znalazłem. Ale zanim pokażę wam co znalazłem, pokażę wam co kupiłem. Dla tych co mi mówią non stop, kup tą gąbkę, kupiłem. Znaczy się, no kupiłem. Corsair mi kupił. Pokażę wam ile znalazłem. W sumie niecałe 60 zł. 58 zł. Taki łup. Dzisiaj to już nie idę, bo deszcz pada, ale jutro zacznę znowu robić tą te molo, bo przyjedzie brodaty zbir jutro przyjedzie i będziemy łupić dalej te molo, a dzisiaj jeszcze chyba ten hylozaurek skoczy, także też poszukamy gdzieś, pojedziemy. Co więcej, snajperkę dostałem. Dzisiaj dostanę ze sklepu łodyńce, słuchawki przewodowe wodoszczelne. Także spoko, ale na razie używam od brodatego zbiera słuchawek, bo jemu niepotrzebne są. Także ta snajperka to jest prima sort. Pięknie się z nią szuka. Za pierwszym razem albo za drugim razem, jeżeli jest głębiej, się wykopie. Także i kasę się znajduje. No. Mam nadzieję, że jeszcze pod tym molem się trochę coś znajdzie, ale mam już następne miejsce, co na pewno też będzie. Także
Dobry będzie początek nad morzem. Półwysep Helski mnie zaskoczył. No, także dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny. Kciuki do góry i lecimy dalej.